Witam. Kolejne dwa wersety, właściwie dwa cytaty, wersety to trzy, tak dokładnie. Tym razem z Ewangelii Jana, 14 rozdział i werset 13 i 14, który różni się od tego, cośmy wczoraj mówili, bo wczoraj Pan nasz tłumaczył, że można modlić się do Ojca z powołaniem się na imię Syna i Ojciec spełni modlitwę. A teraz Pan nas uczy nas czegoś nowego, czego wcześniej też nie uczył. I czytamy tutaj. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Czyli mamy takie dodatkowe potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że naśladowcy chrześcijańscy, słudzy pomazańcowi, wzywając imienia Pana naszego Jeszu, po prostu się modlili do Niego, używając tego imienia. I tutaj mamy takie potwierdzenie, że Pan upoważnił do tego, powiedział, że o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. To była nowość. I teraz nie dziwi nas, jeśli to wszystko wiemy, że mamy wzywać Jego imię, czyli modlić się do Niego, że On będzie wysłuchiwał naszych modlitw, no to nie dziwi do tego jeszcze, że mamy wierzyć w imię to, które znaczy Zbawiciel. I na koniec mamy taki werset, list do Rzymian 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dlatego Paweł dalej mówi, no ale jak mają wzywać tego, o którym nie słyszeli? No, dotyczy to także imienia. Teraz wyobraźmy sobie, nastąpiło odstępstwo, bo ono było przepowiedziane i przez Chrystusa, i przez apostołów, było przepowiedziane wielkie odstępstwo. I ono w głównej mierze nie polegało na tym, że zwalczano chrześcijan, tylko polegało na tym, że podmieniono imię na nie te, które pochodziło od Boga, o tym zapomniano, a na zupełnie inne, które nie było prawdziwym imieniem Chrystusa. I teraz jak mają być zbawieni ci, którzy wzywają albo chcą wzywać imię Pańskie, skoro nie znają tego prawdziwego imienia? I tu znowu pojawiają się ci, którzy podejmują się głoszenia o tym imieniu, i to między innymi wśród wielu osób jestem też ja. A zachęcam też, żebyście się zastanowili nad tym. Być może też chcecie stanąć po stronie prawdziwego Chrystusa i też chcecie wziąć udział w tym, żeby pomóc innym osiągnąć zbawienie przez poznanie prawdziwego imienia Chrystusa i wzywanie Go po to, by mogli dostąpić zbawienia. Zapraszamy jutro na kolejne wersety.